występem Miejskiej Orkiestry Dętej i Paradą Młodzieży Żarskich Szkół rozpoczęło się w sobotę oficjalne otwarcie nowego boiska w Żarach. Tak zwany okrąglak to nowe boisko na wierzchni ze sztucznej trawy. Obok murawy jest również bieżnia lekkoatletyczna. Boisko posiada zaplecze. Obok powstał również parking na ponad 90 miejsc oraz zatoczki dla autobusów. Kto będzie mógł korzystać z nowego obiektu? Myślę, że wszyscy, bo to nie jest na wielki sport, tylko właśnie dla tych od najmłodszych. Przecież mamy tutaj blisko 3 duże szkoły. Po oldboyów, którzy tak często, naprawdę coraz więcej tych grup oldboyów jest i myślę, że światło, które tutaj też będzie, no i murawa, która umożliwia granie też w takich warunkach trudnych, czy w zimie. Także mam nadzieję, że ten obiekt będzie od rana do wieczora tętnił życiem. Okrąglak kosztował w sumie ponad 3,5 miliona złotych. W 1/3 budowę dofinansowało Ministerstwo Sportu. Czym ten okrąglak różni się od innych boisk? No przede wszystkim murawą, bo to jest sztuczna murawa. Zresztą tak gdzieś na początku były kontrowersje, bo jak żeśmy ogłosili w przetargu, że to ma być certyfikat FIFA, no to wykonawcy niektórzy mieli wątpliwości. No okazało się, że mimo wymagań tak zwanych jednogwiazdkowych wymagań FIFA, wykonawca zrobił na 2 gwiazdki, także myślę, że murawa jest taka, która będzie naprawdę służyła wszystkim, którzy... No i przede wszystkim, żeby można tu będzie bezpiecznie grać i cały rok. No takie ciekawostka, która tu też jest, są takie zbiorniki tam w ziemi, które mają powstrzymywać wodę, która jest w trakcie dużych opadów. No jak się buduje parkingi, no to coraz więcej powierzchni zabudowanych, coraz więcej zabetonowanych, no i ta woda gdzieś musi uciekać. No, jest problem z tym w Żarach. No to myślę, że te zbiorniki, a funkcjonuje to ponoć bardzo dobrze, także myślę, że tak dodatkowy atut. No i oczywiście szatnia, która gdzieś tam, no nie było czym się chwalić, jak tutaj drużyny przyjeżdżają. No myślę, że teraz będą takie warunki, które godne właśnie Żar. Młodzi piłkarze i lekkoatleci już nie mogą doczekać się treningów na nowym obiekcie. Powiedz, jak podoba ci się nowe boisko? Bardzo. Dlaczego? Fajnie. No wielkie jest bieżnia dodatkowo, bardzo jest fajne. Jest lepsze od tamtego, co jest obecnie i myślę, że będą lepsze mecze tu rozegrane. Fajne boisko. Dlaczego? Takie mniejsze trochę niż od takiego normalnego, prawdziwego, to dobrze się będzie grało. A trenujesz piłkę na co dzień? Nie, tylko w szkole gram. Jako były zawodnik klubu piłkarskiego Promień Żary i też piłkarz, no zawsze marzyliśmy o tym, żeby ten okrąglak był jednak trawiastym boiskiem równym, także był jak najbardziej potrzebny. Ta murawa jest jakaś specjalna, prawda? Tak, to jest sztuczna murawa, na której jest nawierzchnia jeszcze taka, jest granulat specjalny, który pomaga zawodnikom w tym, że nie ma takiej twardej, to twarda nawierzchnia jest to zbliżona do nawierzchni naturalnej. Panie Szymonie, czy pan tutaj ze swoimi wychowankami będzie odwiedzał to boisko? Tak, jak najbardziej. Jak tylko będzie możliwość, będziemy startować tutaj w różnych konkurencjach i trenować. Żarskim okrąglakiem zarządza Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku. Mam zaszczyt powitać.